Premier Mateusz Morawiecki przebywał dziś z jednodniową wizytą w Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Politycznie Polska i Francja stoją po dwóch przeciwnych stronach, mówi politolog dr Bogdan Pliszka. Francja wyraźnie traktuje Polskę, powiedzmy, jako tak zwanego junior partnera, albo po polsku bardziej mówiąc młodszego brata. W wymiarze gospodarczym wiodącą siłą w Unii Europejskiej są Niemcy. Francja chce przewodzić w wymiarze politycznym. Polskę postrzega przez pryzmat silnych stereotypów, czego przykładem była niedawna wizyta w Warszawie francuskiego ministra do spraw europejskich. Wpisała się ona w rosnącą wobec Polski presję ideologiczną. Z ust francuskiego polityka padają oskarżenia o dyskryminację środowisk LGBT. Francja nie zwracała też uwagi na Polskę, gdy forsowała niekorzystne dla naszych firm transportowych przepisy w pakiecie mobilności. Oba kraje różnią się też co do wizji przyszłości Europy. Dla Francji ewidentnie celem, i to takim, który należy osiągnąć jak najszybciej, jest Europa jako twór państwowy tak naprawdę, czyli państwo federacyjne. To wszystko nie przeszkadza liderom obu państw w podjęciu rozmów. Dziś premier Mateusz Morawiecki udał się z jednodniową wizytą do Francji. Podczas konferencji z prezydentem Emmanuelem Macronem szef polskiego rządu mówił o znaczeniu europejskiej solidarności w czasie pandemii. Tempo szczepienia, programy szczepionkowe, współpraca z Komisją Europejską i przynaglanie poszczególnych firm, producentów szczepionek do tego, żeby jak najszybciej dostarczały do Francji, do Polski, do całej Europy, do całej Unii Europejskiej szczepionki jest takim fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy. W trakcie spotkania poruszone zostały również kwestie dotyczące europejskiego planu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią, a także polityki klimatycznej oraz bezpieczeństwa i obronności. Myślę tutaj w szczególności o transformacji energetycznej, która pozwoli nam zrealizować ambitne cele, które przyjęliśmy w związku z planem klimatycznym. Chodzi m.in. o mechanizm dostosowania cen na granicach, ale również inwestycje w wodór, źródła odnawialne czy też trwały transport. Musimy również zapewnić prawdziwą strategię przemysłową na skalę europejską i zmniejszenie naszej zależności w kluczowych sektorach. Francja chce zaproponować Polsce współpracę w obszarze energii atomowej. W ubiegłym roku Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę na projekt i wykonanie elektrowni atomowej w 2033 roku. Teraz nie wyklucza dyskusji o francuskiej kontrofercie. Tym bardziej, że relacje między Warszawą a Waszyngtonem po dojściu do władzy Joe Bidena nieco się ochłodziły. Francuzi i prezydent Macron liczy na to, że rozpoczynająca się dyskusja na temat elektrowni atomowych w Polsce może przyczyni się do tego, że Polacy i premier Morawiecki zdecyduje się na jakiś system elektrowni atomowej francuski. Podkreśla historyk dr Piotr Gawryszczak. Do ostatniego spotkania premierów Mateusza Morawieckiego i Emmanuela Macrona doszło w lutym ubiegłego roku, kiedy prezydent Francji przebywał z wizytą w Warszawie. Ta wizyta to wydaje się, że takie pierwsze przełamanie lodów. To może być takie pokazanie swoim wyborcom, że gospodarka jest ważna i kontakty z Polską też są ważne na płaszczyźnie gospodarczej. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś także z przedstawicielami największego francuskiego Związku Pracodawców.